chwila, wiekopomna chwila. Ja bardzo poproszę małego Stasia, tak. Drodzy Państwo, plan był taki, że jako pierwszy przejedzie ten piękny Mustang pana Grzegorza, natomiast pojawił się Stanisław i ja myślę, że wy wszyscy rozumiecie, że Stanisław pierwszy musi wypróbować, jak się na tym rondzie jeździ. Ale może zanim Stanisław przyjedzie, zapraszam do przecięcia wstęgi. Zapraszam przedstawicieli władz miasta, Stanisława, wykonawcę, zapraszam też przedstawicieli mieszkańców. Proszę Państwa, mamy taką tradycję, że każdy z nas nadcina po troszeczku wstęgę, zatem wszyscy mamy wtedy udział w tym otwarciu. Naprawdę zapraszamy, odwagi. Dziękuję Ci bardzo, gratuluję, tak. Na może zaprosimy też jakiegoś rowerzystę. Albo rowerzystkę. Janiu, pamiętaj o emerytce. Oczywiście, tak. Mamy też emerytkę. Super. Ja jestem emerytką 90-letnią. O ma! Na złość z osobi. Ja już to mówię. Prezydencie. A można Stasiowi zrobić zdjęcie? Tak. Super. Państwo radni też widzę, tak, nie za bardzo chcą przeciąć te wstęgi. Nie, to nie mieszkaniec jakiś. No, ja są Państwo radni, niech to oni podnosili rękę, żeby... Przecinamy. Teraz uwaga, Stanisław, jako pierwszy zapraszamy przejść przez rondo. To ksiądz podpowiada, że razem z pilotem. Brawo na Stasia, brawo! Ale traktorów rzeczywiście nie było. A już poproszę pana Grzegorza Hołdaka, żeby... odpalał swoje auto. Tak, jako pierwsze, bardzo ładne, czerwone. Tak, tak, panowie rowerzyści, tak, brawo. Panu Grzegorzowi oraz rowerzystom i poprosimy już o oficjalny przejazd wozu drogowego, abyśmy oficjalnie mieli już otwarte nasze rondo. Thank you.
jak zostały już niemalże wszystkie odsunięte, otwarte, zatem zachęcamy tylko do bezpiecznego korzystania z tego ronda. Bardzo dziękujemy za udział w uroczystości.